Byłem inny niż wszyscy. Bardziej dziecinny i czysty. Bardziej naiwny, przejrzysty. Ale czy winny, czy czysty? Byłem inny niż wszyscy. Bardziej dziecinny i czysty. Bardziej naiwny, przejrzysty. Ale czy winny, czy czysty? Było z dziwko u znajomych, no jest dziwko u rodziny. Kolejne urodziny, a ty znów nie masz dziewczyny. Miałem inne podejście. Fajnie byłoby ją mieć. Ale jak będzie, to będzie. A jak nie, to nie. A że byłem zdolnym leniem, także miałem czas wolny dla siebie. Lecz wolałem grać w gry i oglądać filmy na YouTube. Ogarniałem rapsy i zamiast chodzić do klubów, preferowałem melanże w plenerze, no i domówki. Nie poznawałem tak szczerze zbyt wielu ludzi. Nie jarałem je też social media, choć się przewijały dziewczyny, nie jedna piękna. I gdy tak upoznałem, to się nie bałem i podbijałem. Ale było ich tylko parę, a więc przez większość życia byłem sam. Ale git pasował mi ten stan. Byłem inny niż wszyscy. Bardziej dziecinny i czysty. Bardziej naiwny, przejrzysty. Ale czy winny, czy czysty? Byłem inny niż wszyscy. Bardziej dziecinny i czysty. Bardziej naiwny, przejrzysty. Ale czy winny, czy czysty? Poprzedni rok był rokiem wielkich zmian. Za krokiem krok tych czterech ścian. Miałem już dość i bycia w nich sam. Dawało to w kość, lecz klarował się plan. Znudziły mi się filmy na YouTube, to ogarnąłem Netflixa. Ma parę innych atutów, taka telewizja. Do tego gry zaczęły mnie szybciej nużyć, a więc wieczory zaczęły mi się dłużyć. Chciałem gdzieś wyskoczyć ze znajomymi, ale wiesz, mają dużo roboty własne dziewczyny albo chłopaków, z którymi spędzają sporo czasu swojego wolnego, a więc ciężko się ustawić na coś. Wtedy poznałem świetną dziewczynę, mniejsza o imię, z nią razem z resztą. Chwile były bardzo miłe, także wiesz, ty, nie bałem się i pochwaliłem, jakie teksty napisałem i bity stworzyłem, a że nigdy tego nie nagrałem i do szuflady włożyłem, także gdy co na żywo nawijałem, stary, chyba się sprawdziłem, bo stwierdziła, że to dobre jest i powinienem to powysyłać na YouTube. Okej, czemu nie, nie wiem. I choć nie wyszło mi z nią, no to wyszedł mój track. Brok rozgonił flow, beat, tekst, swój rap. Pomyślałem, to jest to, powiedziałem właśnie tak i na kolejny rok miałem już plan. Byłem inny niż wszyscy. Bardziej dziecinny i czysty. Bardziej naiwny, przejrzysty. Ale czy winny, czy czysty? Byłem inny niż wszyscy. Bardziej dziecinny i czysty. Bardziej naiwny, przejrzysty. Ale czy winny, czy czysty? Ten rok jest rokiem, w którym tak, za krokiem krok wdrażałem swój plan. Na YouTube pierwszy wydałem mój track. Znajomi mówią, niezły, dawaj dalej, brat. A więc daję i nie przestaję tak. Jak mam wolne, jem śniadanie, piję kawę, dopinam rap. Jak po piątek kończę pracę, piję kawę, nagrywam track. Jak coś robię sobie w głowie, szyję ciekawe teksty, sprawdź. Jak tu lecę, wzniecę pożar, nie jednego pożar, ten smog. Tak tu siedzę, trzymam pieczę, bym jego podartego. Słabego rapera, gdyby usłyszał te zwroty, zmieniłby plan, a teraz nie szukał idioty dla floty. Bo gdy robię rap, Micha mi się cieszy. Czy brat, i wykończę track, widać dzisiaj świeży vibe. I muszę się zmuszać, żeby przestać tego słuchać i na YouTube'a wrzucać, bo tak pada to do uchami. Nie walczę z odruchami, z uchami. Chcę mieć kogoś, z kim mogę wyjść, mogę żyć, mogę być sobą. Spędzić szereg pięknych chwil, mając ją obok. Pędzić wiele świetnych mil, mijając obłok. Otworzyłem się na soszale i piszę z dziewczynami. Postanowiłem, że wytrwale, idę tak jak z rymami. I zobaczymy, ziomal, co dalej i co to da mi. Nie będę się przejmował wcale, jeśli to nie wypali. Bo droga do celu jest równie ważna, co sam cel, czaisz?